nie mogę znowu wyjść na debila, nie przed moją dziewczyną, nie chcę znowu wyjść na debilkę, niekiedy mój chłopak na mnie patrzy. Wygląda na to, że będziecie musieli zerwać ze sobą po tej walce. O, Quagsire. Może być źle. Ciebie trzeba najpierw ubić. Ziemnowodny, tak? Dobra. Trzeba być ostrożnym. Miau! Moodshot. Nie trafił. O! Okej, ta... W sumie fake out może zadziała. Tak! Powinienem na Quagsire tego użyć. O, o. Na tobie. Rorabim na tobie. Mhm. O, super! No tak, ona miała mało expa na następny level. O nie! Dobra, nie jest źle. Psybeam, Aurora Beam. Oczywiście, że nie trafił! Oczywiście, że nie trafiła! Dobrze, że nie trafił. Bug. Ta. Lepiej uzdrowić. Czyli no, mgła jest bardzo wkurzająca. Tak jak wszystko, co ma wpływ na celność i na uniki w tej grze. O, oh, fuck! Okej. Okay. I Oranberry nie mam? To jest PP, to nie będę tego używał. Niech będzie Energy Powder. Tak wiem, jestem zbyt ostrożny, ale nie chcę płakać w tej sesji. Oczywiście, że nie trafił. Nie trafiła raczej. No kurde, użyj twoich potęgi wąsów do jasnej cholery i traf w niego. A przynajmniej jedna jest ogarnięta osoba tutaj, ale pewnie nie dobije. Mgła jest taką fajną sprawą. Cieszę się, że jest na tej cholernej wieży. Nienawidzę mgły. Dziękuję! No. Auges! Teraz już ten... nie będziecie się pobierać, ponieważ przegraliście walkę z jakimś dzieciakiem. Sucks to be you. Okej, wy chyba nam dajecie tema. Nie widzę, ta mgła wszystko powoduje, że nic nie widzę. Chciałabym, żeby ta mgła została zdmuchnięta, jak ten, jak to się mówi, jak wątpliwości w moim sercu. Serio? Wy idiotki pieprzone! Niech to! Czemu nie możecie mi tu i teraz tego HM-a dać? One nam chyba siłę dają. Ale nie, muszę tu wrócić później. No trudno. Wrócimy później. Ale przynajmniej rozwaliłem tutaj tych wszystkich jełopów. To przynajmniej czas nie został stracony. O, właśnie chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że repel mi się nie skończy. Puf, skończył się. Nie, kurde. Zwykły repel. Gdzie jest? Jest tutaj. Nawet jeden max mam, super. W sumie po co ten super repel marnować, jak jeszcze nam tylko trochę... No, już nawet to by był zmarnowany repel. O! Chcesz się napierdzielać znowu? Hej Maciek,
Mam coś fajnego, pokażę ci coś. A co? O co z tym chodzi? Mam parę pieczęci, ale zapomniałem je nałożyć. O tak, ponieważ byłem w ruinach. Ruiny tutaj są bardzo fajne, ale powinieneś się sprawdzić. Nawet znalazłem Hidden Machine Defog! Oh my god, możesz mi dać? Tak czy inaczej będę z tobą walczył innego razu. Na razie. Innym razem raczej. Super, chwila, jak miasto się nazywa? Solacion Town, dobra. Solacion Town. I gitnie, idziemy, chwila. Dobra. Zahaczymy szybko o Pokémon Center. Pójdę do następnego rauta, złapię coś fajnego, mam nadzieję, ale pewnie nie. Będzie git. Jest git, dobra. Walić to, idziemy do Pokémon Center. Tak, dobrze. Dobrze, że repel mi się skończył. Więc tak. Co mamy tutaj do roboty? Jest tutaj sala? Nawet nie wiem. Zaraz zobaczymy, trochę pozwiedzamy to miasto i... Wydaje mi się, że nie ma. Ale... no. Ponieważ tutaj sami wieśniacy chodzą. Ale jest za to ten... Daker. Chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest. Tutaj nic nie było, ale droga... tutaj nic nie było, tylko droga, która po prostu szła do przodu. Z czasem Pokémony i ludzie po prostu zebrali się i to miasto się właśnie ogarnęło. Wiem, że tu jakieś itemki są. Chyba. Mam nadzieję. Właśnie, kurde, przecież mam Item Finder. Czy tam Dowsing Machine. O, znalazłem też ten... fajną aplikację, w której mogę rysować. Teraz coś narysuję fajnego. O tak, ponieważ jestem artystą. Swiggity Swooty, I'm coming for the booty. Lecimy. A tutaj Defog można znaleźć, ale dobra, najpierw ogarnę się tutaj. Deep Sea Tooth, nam nieprzydatne, ponieważ nie mamy Clamperla. To jest przedmiot, który ewoluuje Clamperl. W sumie nigdy też nie wyewoluowałem Clamperl. Route 210! No. Ta muzyka też jest całkiem niezła, ale... Szczerze mówiąc, jak tak miałbym sobie przypomnieć nuty, które mi się podobały z Sinnoh, to znaczy, które były, podobały mi się i które, których nie zapomniałem, to nie byłaby niestety jedną z nich. W sumie tak, w tej grze mało jest takich nut, które mi zapadły w pamięć osobiście. Żeby było coś fajnego. Błagam! Żadne gówno! Ohoho, super! Rajhor! Nie mogło być lepiej! Zaraz, postawię reflekt na wszelki wypadek. Dobra, dobra jest. Może zmienię jednak. Mój Boże, wystarczy! Rozumiem, jesteś wściekły! Dobra, Rexiu. Co by tu teraz użyć? Pokebolem chyba go nie złapię. Ją raczej, bo to samica. Bug. Quickball, zobaczymy. Chociaż nie, bo Quickball chyba w pierwszej turze najlepiej działa. To sobie jaja robicie, przecież zmniejszyłem catch rate, ale dobra, nieważne. Właśnie. Tako. Nie, zaraz. Proszę, złapane 20. Jest! Zajebiście, jak ciebie teraz nazwać? Nazwę cię...
scena. Wojownicza księżniczka. Rajdon to kurde jeden z moich najulubieńszych Pokemonów, więc się cieszę. No dawaj. W sumie też tak myślę, że może co sesję będę jakąś wiadomość pisał na tym... na tym główienku. Dzisiaj to będzie Lenny Face. Trochę opóźniony, ale to nic. Dobra. Właśnie nie zapisałem go, cholera jasna. Rhyhorn. Microsoft Excel przestał działać. Ty cfelu pierdolony, wszystko kurde nic mi nie działa, no. Wypierdalaj. Dobra, Rhyhorn. Dziękuję, że mój drogi Excelu, że dałeś mi szansę, żeby coś napisać. O mój Jezu. Nie spodziewa się to, nie ten. W końcu nie ma się tej szansy codziennie, nie? Tak, to 210 jest, tak? Dobrze napisałem? Dobrze napisałem. Cholera, czkawki dostałem! W takim razie idziemy do Wildstone City. Ale nie przed zdobyciem Defogu. Tak więc zróbmy to. Może przy okazji jeszcze jakiegoś itemka znajdę czy coś? Nie. Walić to po prostu, pójdę na, po ten HM i tyle. W sumie no, tak jak powiedziałem, Defog jest jednym z najbardziej bezużytecznych HM-ów na świecie, zaraz po Flashu. O! Nowa lokacja, okej! Okay. Silicon Ruins. Nie, Solation raczej. Sion Ruins. W sumie... Silicon to nawet nie jest zła nazwa. Jak to, jak te ruiny się ogarniało w takim razie? Ja po prostu będę biegał, dopóki nie dojdę tam, gdzie trzeba. O, Focus Band! To jest ten przedmiot, o którym gadałem wcześniej. Chwila. Widzicie? Oh my god, to jest to! Dzięki temu Pok może przetrwać knockout. Problem tylko w tym, że to chyba działa z 10% na 10%, więc... Ale warto mieć coś takiego. Top, right, lower, left. Top, right, top, left. Top, left, lower, left. Ale walić to, bo inaczej nie ogarniemy skarbów w tym miejscu. Ja pierdzielę! Zaraz. Hell yeah! Tutaj nic nie ma w kamieniu? Nie ma. Ale hej, no, ewentualnie dojdziemy tam, gdzie będziemy musieli dojść. Nie chcesz się ze mną lać? Słyszałem, że tutaj jest Hidden Machine Defog w tych ruinach. Wygląda na to, że to właśnie zgubiłem, jako że wszystko wygląda tak samo. Teraz co? Na pewno bym przydała mi się pomoc. Walić to? Kurde, o! Ja pierdolę, no! Nigdy czegoś dobrego mi nie dadzą, no! No, raczej nie nigdy, bardzo rzadko, to chciałem powiedzieć. Uff. Wow, jeszcze będziesz się ze mną walczył? Się bił? Skurwysynu? Czemu 4 śmierci mi tu dało? Gówno prawda! Chwila. Nie. 2, o proszę bardzo. I 22 złapanych poków chyba? Nie, zaraz. Coś tu jest nie tak. Chyba wypierdolę nas... Czemu mi 3 pokazuje na OBS-ie? No. Chyba wypierdzielę to na zbity pysk ten licznik i tyle. Jak będzie tak lagował.
właśnie, tutaj chciałem. Tak. Weź kurde, daj mi się złapać do cholery jasnej i zakończmy to. Dobrze wiesz, że ciebie i tak nie chcę, ale muszę. Kurwo! Nienawidzę pszczół. Dobra, ja tam mogę w ciebie rzucać kulami cały dzień. Ale Master Bola na tobie nie zużyję. Chciałem powiedzieć gin śmieciu, ale mam cię kurde. Dobra. Silicon Ruins Bedrill. W sumie nawet nie będę zapuszczał repela, tylko po to, żebym jeszcze bardziej mi się serce złamało, że coś zajebistego tutaj będzie. Nazwę cię Chips. To peceta baby. Przetransportowany raczej. Nie, zaraz nie tędy. Tędy jest dalsza droga. Cholera jasna. Dalibyście mi coś fajnego. Free items please. Nie ma nic. W sumie po co oni mi pisali ten, jak ja mam iść tym unknownowym pismem, skoro wystarczy tutaj trochę ten połazić i wszystko się samo ogarnie. Sonia. Zgadnij, kogo ja mam. Najbardziej wąsiastą dziewczynę na świecie. Zazdrościsz mi. Smoczum. Spadaj. Więc no. O! O cholera, co ja zrobiłem? Smoczum jest psychiczny. Czyli no, nic złego się nam... W sumie i tak nic złego nam się nie stanie, bo te dzieciowate poki są mega słabe. Bezużyteczne. Dobra, jest. Nie jest źle. Jest git. Bardzo git. Przy okazji... Zapomniałem zwiększyć, kurde, licznik. Więc zróbmy to. W sumie będę to ręcznie robił i tyle. Bez żadnych hotkeyów i już. Będę myszką klikał. Aaaa! Kurwa! Mogłem tu Metagrossa spotkać! A mi Bedrilla jebanego dali, no! Eliksir. Poza Rajhornem, kurde, nie jestem zadowolony z tego, co wyłapałem w tej sesji. Wcale, a wcale. Kurde, Metagross mi się pokazał, no! Życie z się! Ach, no trudno. Przynajmniej to nie Feraligatr. Jakby on mi się pokazał, to moje serce by zostało, kurde, złamane na pierdylia... Kolejny Zapplate! A nie mam ich dwóch czasem już? Gdzie to było? Gdzie to było? Wiem, że gdzieś było, wiem, że ten... Znalazłem gdzieś to. Mam! Razy trzy nawet! O mój Jezu! A to powinny być przedmioty, które tylko raz się zdobywa. No ale trudno. No trochę teraz się zgubiłem. Silicon Ruins. Nie ma nic. Chociaż nie, tutaj byłem. Tak? Dobra nasza, nie zgubiłem się. Tylko jeszcze tutaj zobaczę na 100% co jest. Dobra. Tędy. Tędy? Nie. Tędy!
O fuck, zgubiłem się. O nie. Złam mi jeszcze bardziej serce. Znowu Metagross. Cholera jasna. No cóż. Ewentualnie dostanę się tam, gdzie trzeba. Zobaczycie. Wiem, że we mnie nie wierzycie, ale zobaczycie. Okej. Dobra. Więc... tędy. Dobra. Tutaj chyba byłem. Jest! Oh my god, co my tu mamy? Friendship. All lives touch other. Lives to operate something. A new and alive. To keep chyba. Something a new and alive, czy coś w tym stylu. O! Lanturn, dobra. Przynajmniej żaden z moich ulubionych pokus. Więc nie będę się pieklił. Defog! Black Sludge. Co to robi? Chyba zwiększa trujące ataki, nie? Albo truje. Nie, Toxic Orb truje tego, kto go trzyma. A no, odnawia HP trującym pokom, ale zadaje innym obrażenia. Soul Salt, mech, już mamy. Lemonade! Fajna rzecz. Tańsze od Super Potiona i o wiele bardziej lepsze. Tędy? Nie. Tędy. 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 Dasz mi nagrodę? Hej, no zobaczmy tu. Co my mamy tutaj? To jest Defog. Czy możesz mi opożyczyć na chwilę? Hej, nauczę moje ustarawie tego Defoga w ten sposób i zrobione. A, dziękuję, uratowałeś mi życie. A, proszę bardzo. Moje podziękowania. Chujowe podziękowania, ale niech będzie. Nic nie straciłem na tym. Tylko zyskałem nowego przyjaciela. W sumie jestem ciekaw, jak tam na górę można się dostać. Nie chce mi się próbować. Chociaż pewnie tam kolejny Master Ball leży z drugiej strony. Ale fakt, czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Jak ten Metagross, gdyby moje oczy tego nie zauważyły, to by moje serce teraz nie płakało. Lucky Egg, dawaj. Dobra, co teraz? Mam Defog. Muszę tego gówna kogoś nauczyć. Ale chyba nie mam latających Pokemonów. Zwykle latające mogą się tego nauczyć. Chociaż kto wie? Let's do this. Nikt nie może. Pecet na ratunek. Przy okazji zobaczę, czy z licznikiem wszystko w porządku. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, 12, 13, 14, 15, 6 w drużynie, to 21. I 2 na cmentarzu, dobra. 23. Beautyfly może będzie mógł. Cycylia. O Jezu Chryste, no to w takim razie move. Black Glasses. Item. Oczywiście, że zabiorę. O, TM13! Co to TM13? Chwila, tylko zobaczę. Attack Order. Robacze.
Simon może się tego nauczyć, czyli jednak ten Bedrill był warty. To jest fizyczny, tym lepiej. Zamiast... O, no to mamy dylemat. Niech będzie, niech stracę. Attack Order jest całkiem dobrym... atakiem! Więc hej, nie jest źle. Czyli jednak ten Bedrill mi na coś się przydał. Więc kogo? Beautyfly, tak? Dawaj, chodź tu. Cecylia. O mój... Boże! Jebane listy! Moment. Nawet kurde dla jaj listu dać nie mogę dla gówna. Take. Ta. Baby SPC. Move. Jezu, to czemu to musi być takie wkurzające? Dobra. I lecimy na Szczecin. Zobaczymy, czy może będzie mogła się nauczyć tego. Gówna. Jest! Może! Dobra, i teraz wracamy do tej wieży. Tym dwóm babciom pomagamy. I one nam dają siłę, o ile dobrze pamiętam. Ale najpierw repela, żeby moje serce się nie krajało. Zarzucę. Ponieważ tak można. W sumie to też... na pewno one nam... tego repela dają? Repela, siłę raczej. Normalnie powinny, o ile dobrze pamiętam. Ale zaraz zobaczymy. Kurde, już czwarta się zbliża, będę musiał zaraz kończyć. Ta sesja nie będzie zbyt długa, od razu mówię. Ta. Nie, zaraz. Pokémon. Defog. Już! Let me make your journey out of this place less frightening. Take this. Cleanse tag. A gdzie siła? Zagubiona wieża jest miejscem, gdzie duchy umarłych Pokemonów śpią. Te, które cieszyły się ich długimi życiami, te, które ich były całkiem krótkie. Wszystkie umarłe Pokémony znajdą tutaj spoczynek. O, nie ma już mgły i z nią wszystkie moje... kurde, wiem, że wcześniej przetłumaczyłem to słowo. Moje... wątpliwości w moim sercu. To są moje podziękowania. Nie bądź nieśmiały, weź to. No ja pierdolę. To było warte! Cleanse tag i spell tag. Co to w ogóle robi? To podwiększa ataki duchów. A to chyba działa jako repel, ale... U mnie cleanse tag nigdy nie działał. Jak trzeba, więc... Tak, to kurde było warte. Ja pierniczę. A lubię te dwójki na moich licznikach. Fajna sprawa. O, nie na mojej warcie. Mam jeszcze super repeli dużo. Kurde, tak trochę mi się wydaje, że ta sesja taka trochę, jeżeli chodzi o mój komentarz, to taka trochę byle jaka jest. Bardziej byle jaka niż zwykle. Tak więc no, Silicon Town witaj. Silicon Town żegnaj. Kurde, czy chce mi się teraz iść? A, tak. Zapomniałem o czymś, o pewnym małym szczególe. Okej. Okay. Dobrze, że kurde przynajmniej połapałem, jak mam jakiegoś latającego boka ogólnie. Okej. Okay. I git. To by było chyba na tyle, mi się wydaje, jeżeli chodzi o tą sesję. Jeszcze tylko pouzdrawiam wszystkich. W sumie, no, oczywiście posiedziałbym
bardziej, nie więcej, ale tak jak powiedziałem, mam te... jak to się nazywa? Wykłady wieczorowe, więc niestety... A jako, że miałem wcześniej problemy techniczne, to niestety, kurde, się złożyło, że musiałem dzisiaj mniej nagrywać. Tak więc no, tylko save'ne. 88 w Pokédexie? A, to chyba widzianych, nie złapanych, bo to by było dziwne. Saving a lot of data. Więc no, Rex się sobie, kurde, śpi cały czas. Tylko widzę, jak kocyk się podnosi. No i ten, dzisiaj też jeszcze fanarty robiłem, no nie, więc chyba już te fanarty powinny jako no już powinny dawno być chyba na tym, na YouTubie, bo teraz, którą mamy godzinę? 16:08, teraz dopiero trzecia część Nuzlocka się na YouTube pojawiła. Hurra, jestem bardzo do przodu z tym wszystkim, tak więc no jeszcze... Że, bo właśnie, no, trzeba save state'a zrobić, bo przez to cały mój progres poszedł się kochać. Tak więc, no, mam nadzieję, że wam się podobało. Być może ta sesja wam się wydawała trochę byle jaka i tak dalej, bo w sumie, no, niewyspany jestem, więc jak tak jest, to różnie może być. Tak czy siak, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Z dzisiejszych, kurde, złapanych poków jestem wyłącznie zadowolony z Rhyhorna. No i może tam trochę z Bedrilla, bo on miał tego ten atak order, ale to mała, kurde, sprawa. Mały plus. Tak więc no, mam nadzieję, że wam się podobało. To był PG do następnego razu. Widzimy się, nie wiem kiedy, w następnych filmikach. Cześć!